Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w chyba już 25 odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Złote Wrota. Dzisiaj, moi drodzy, zajmujemy się zadaniami z obozu piratów, jest ich trochę, także mamy co robić. Zanim przejdziemy przez teleport, no to wiadomo, musimy się przetransportować. Założyć sobie nasz prawowity ciuszek, taki legitny bym to nazwała. I co, lecimy dzisiaj na bagna. Takie pytanko, czy ja mogę Wulfgarowi powiedzieć, a to nie, to chyba Andre była żona, bo my mamy tą całą wellę do ogarnięcia. Tu są na bagna? Tak, do bagna. Chociaż mogliśmy do obozu piratów? Nie, tędy będzie bliżej, bo Sara jest na tym. Właśnie, w ogóle mieliśmy poszukać tej, Sandry. Może ją też gdzieś tutaj znajdę przy okazji, tak biegając. Nie wiem, ale musimy iść do tej, co robi pancerze. Bo jej będzie wystarczyło zapłacić i powinniśmy znaleźć to, co trzeba. Zauważyłam, gdzie... Ta, jasne, przestań się pluć. Czy możesz wykonać pancerz ze skóry tygrysa? To bardzo ciekawe. Czegoś takiego jeszcze nie robiłam, ale chętnie spróbuję. To będzie kosztowało 1000 sztuk złota. W porządku. Mam skórę i złoto. Świetnie. Za 2 dni będzie gotowy. Okej, w porządku. Moglibyśmy się przespać, ale to chyba raczej nie ma sensu. Mieliśmy poszukać tej drugiej panienki. Powrót do obozu. Szef kasty myśliwych Brago poprosił mnie, abym poszukał Sary, która jakiś czas temu wybrała się w stronę obozu magów wody. No dobrze, w takim razie przejdźmy się w stronę obozu magów wody. Najlepiej z wyciągniętą kuszą, bo wtedy jest duża szansa, że ją dostrzegę. I no co, i zobaczymy. Mam nadzieję, że nie wpadła w jakieś duże tarapaty, bo w sumie... Wycięłam tutaj większość, ale było tutaj trochę tego dziadostwa. Widzę ją na szczęście, więc... Aha, no to fajnie, widzę. Dobra, żeby ją nie zagryzły czy coś. Znaczy ona jest chyba nieśmiertelna. Aha, bo ja ją uderzyłam przez przypadek, tak? I ona mi teraz będzie lała. A ja się nie zapisałam jeszcze. Aha, ona jest nieśmiertelna. Aha, ona mnie jeszcze dobił. Dobra. Wiecie co, naprawdę ja to mam kurna szczęście. To może najpierw się ją jednak zajmę, co? Dobra, mam legitny pancerz na sobie. Dobra, do bagna. Mogę do bagna. Dziękuję bardzo. Ona stała gdzieś tutaj, prawda? Tak. Dobra, wyjmiemy broń, tylko muszę jej nie bić, za przeproszeniem. Chociaż widzę, że ona sobie sama radzi z tymi cerberami. Jedna bestia mniej. Nic tu nie ma. Hej, coś ciebie za facet. Walczyłam z tymi potworami, a ty się bezczynnie przyglądałeś. Ja... Powinieneś mi pomóc. Zresztą zapomnijmy. Nawet mi nie dałaś. Zechciałeś mi pomóc w pewnym drobiazgu? Ależ oczywiście. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Podczas walki zgubiłam swój srebrny naszyjnik. Możesz mi pomóc go odnaleźć? Jasne, na pewno leży gdzieś w okolicy. Świetnie. Szukając razem na pewno pójdzie nam łatwiej. Nic tu nie ma. Prościej by było, gdyby te cerbery mi zniknęły, że tak powiem. Ale widzę, że one nie mają zamiaru takiego. Dobra, tym pancerzem się zajmiemy w takim razie za chwilę. Dobrze, poszukajmy tego ognista pokrzywa. Już myślałam, że to ten naszyjnik. Niestety nie. Ale jestem wkurzona, bo ona mi nawet, kurna, nie dała się zająć tymi cerberami, nie? I to jest wkurzające. Dobra, a gdzie jest ten naszyjnik zasrany? Niczego tu nie znajdę. Nic pewnie tu nie pod tymi cerberami leży jakimś cudem. Halo, no powinien być gdzieś niedaleko, nie? Cholera jasna.
No ona się biła z tym dziadostwem gdzieś tutaj, nie? Najbardziej mnie denerwuje, że nawet mi nie dała, żeby mi pomogła, a się na mnie drze, że jej nie pomogłam. Masz ten naszyjnik, hej, bo ja go nie mogę znaleźć, Kobito. Niczego tu nie znajdę. Mi się podświetla tylko Sara i te całe Cerbery. Przydałaby się telekineza albo coś w tym stylu. Niestety, ale ja niczego takiego nie mam. No co za... Nic tu nie ma, nic tu nie ma. No ja widzę, bezimienny bohaterze, że tu nic nie ma. No łażę już chyba piąty raz koło tego jednego drzewa i nie mogę znaleźć. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. No nie ma tutaj nic i to jest ten kłopot. Co za badziewie. Okej, no tutaj już raczej nie będzie, bo jesteśmy za daleko. Jezus, gdzie ja pobiegłam, matko i córko. No bez przesady, że ja teraz będę pół odcinka szukała tego głupiego naszyjnika, ognisty korzeń. Świetna sprawa. No świetnie, jeszcze się O Boże. No niestety trzeba było użyć cheatów, moi drodzy. Bym się nie wydostała z tej wiecznej pułapki. Hej, ty. Kobieto, ja nie widzę nigdzie twojego naszyjnika. Widzę tylko same Cerbery. Tu jest piedestał. No przecież tutaj ewidentnie nic nie leży takiego. O, mam cię. Hej. Dobra, wreszcie. Znalazłem naszyjnik. Cudownie. Jesteś niesamowity. Bez przesady. Nawet nie wiesz, jak się cieszę. Ten naszyjnik był mi bardzo drogi. Jest tylko jeszcze jeden problem. Tak? Droga do obozu jest taka niebezpieczna. Czy zechciałbyś mnie odprowadzić? No dobrze. Z przyjemnością. W takim razie chodź za mną, przystojniaku. Okej. Ale ty wolno biegniesz, tylko nie wejdź w teleport, bo cię wyjebie. Ej, nie, o Boże, jestem okropna, nie? W sensie... No matko. O Jezu. Dobra, w porządku. Idziemy w takim razie. Już zmarnowała wystarczająco mój dzisiejszy czas na odcinku. Widzę, że mi się taki dziwny teraz... dziwna kamera mi się zrobiła. No dobrze, to nieistotne. W porządku. Zaraz jeszcze pójdziemy oczywiście do Sandry, żeby nam ogarnęło to, co trzeba. Widzę, że ty, kobieto, to jesteś jakaś, ja nie wiem, prosto przez wodę, tak? Dobrze. W porządku. Dobra, póki tu jestem,
Jasny, jasny klucz, wiadomo. Pancerz ze skóry, w porządku, to skóra. I czekamy 2 dni. No. Jesteśmy na miejscu. Dziękuję ci za pomoc. Gdybyś czasem chciał mnie odwiedzić, przyjdź. Będę czekała. Okej. Okej, w porządku. Dobra, mamy to zrobione. A nie wiem, nie powinnam Brago powiedzieć o tym, że wróciła? Chyba tak. Dzięki za przyprowadzenie Sary do obozu. Oto nagroda. Dziękuję bardzo. W porządku, co my teraz mamy? Uciekinierka. Ron poprosił mnie o kolejną przysługę. Jedna z kobiet, które są więzione w jaskini, uciekła. Mam ją odnaleźć, przyprowadzić do obozu, ale tak, aby nikt tego nie widział. Zaginiona ma na imię Vella. Okej, a jeszcze jak tam dalej wygląda sprawa w naszym dzienniku? Nie chcę B, tylko N. Pancerz tygrysa, to musimy 2 dni poczekać. Receptura dla Smasha. Składniki uważać miksturę. Dobra, nie wiem jak będzie z krwiopijcami, może być kłopot, ale węże błotne na spokojnie znajdziemy. Nie wiem, czy tutaj się nie kręcą jakieś te dziadostwa. Wiecie co? A może ja Karrasowi sprzedałam żądła? To nie może być tak dalej. Masz jakieś żądełka? To dla mnie. Kto opowiada takie rzeczy? Chyba nie masz czegoś takiego. Kto opowiada takie rzeczy? Masz krzesiwo, ono się nam później przyda do zadania jeszcze. Z kim jeszcze handlowałam w tym obozie? No, jest Karras do handlu. Ze Snafem. Nie pamiętam, czy się da ze Snafem handlować. Hej, ty! Jak ci się podoba Kara Greensa? Daj spokój. Nienawidzę piłować. W końcu trochę schudniesz. Spadaj. O Boże! Dobra, Ortega. Czy z tobą był jakiś handel? Nie. Można handlować jeszcze z Azarią, chyba. Nie, nie można. Może Suarezowi sprzedałam, bo on też był handlarzem przecież. Czy ty masz? W ogóle właśnie. Spróbuję odzyskać rzeczy Fiska. A więc wiesz już wszystko? Dobrze się składa. Mam już dość tej dziury. Być może tobie uda się wydobyć skarby Fiska i zwiejemy stąd czym prędzej. Masz jakieś wskazówki? Przede wszystkim spróbuj się zakraść do kwatery Greensa. Najlepiej około godziny 3 w nocy. Z tego, co udało mi się zauważyć, wtedy jest zmiana warty. Poza tym, rzeczy Fiska są w kufrze zamkniętym na klucz oraz 2 drewnianych skrzyniach. Klucz udało mi się dorobić. Powinien pasować. Skoro udało ci się dorobić klucz, dlaczego sam nie spróbujesz odzyskać rzeczy? Wszyscy mnie tu znają i każdy by mnie podejrzewał. Ale wróćmy do tematu. Za 2 zabrane skrzynie podstaw jakieś inne. Tak, aby Greens nie zauważył zbyt szybko kradzieży. Skąd wezmę takie skrzynie? Bardzo podobne leżą w kuści Huno. A jakie dokładnie skarby są w kufrze? Najważniejsze, aby Fisk odzyskał skrzynkę ze złotem. Złoty pierścień, puchar i naszyjnik. Okej, okay, pokaż mi swoje towary. Ale masz brońki. Topór bojowy, wow. Dobra, czy ja ci coś nic nie sprzedałam, typie? Poważnie? Z kim ja handlowałam jeszcze? Może w obozie paladynów? Raczej w obozie orków bym handlowała z kimś, no ale dobra. Fis w opałach. Suarez poradził mi dostać się do kwatery Greensa. Okej, okay, to może spróbujmy zrobić tak, że... On mi dał chyba ten kluczyk, nie? Okej, okay, w kuźni Huno, tak? Mają leżeć 2 podobne skrzynie. Tu jest kuferek. Ja go otwierałam? Chyba tak. Tak, otwierałam. W kuźni Huno, 2 podobne skrzynie. Okej, okay, leżą, tylko czy Huno mnie nie opierdzieli, że ja to zabieram, nie? Skrzynia. I skrzynia. Dobra, tak żeby nie zauważył, wychodzimy. W ogóle takie pytanie, czy ja sobie zrobiłam save'a na początek odcinka? Tak, zrobiłam sobie, w porządku.
Okej. Skrzynie. Dobra, możemy się spróbować przespać. Tylko, że ja nie jestem nauczona chyba skradania. Znasz, dokładnie. Więc będziemy musieli wejść tam inaczej. Tak, jakby brakowało mi smarci. Okej. Moglibyśmy spróbować to zrobić teraz, ale nie wiem, czy jest sens. Co my tu mamy? To ta uciekinierka mnie tak zastanawia. No jakim cudem? Ale dobra, jesteśmy na bagnach. Krwiopijce, no może być już z nimi problem, bo ich trochę wybiłam. Ale nie wiem, od kogo mogłabym odkupić ewentualnie żądła, więc chwilowo... po prostu stąd pójdę. Mamy błotne węże do zabicia na pewno. Jakieś. Czy tutaj były jakieś... to był kufer. A może sprzedawałam Loganowi? Może Logan to bierze? Brał ode mnie? A może ogólnie ma? Też byłoby fajnie. Logan? O, ja w ogóle tego nie umiem. Aha, bo ja w ogóle nie umiem żądeł wydobywać. Ruch smoczego zębacza, wyrywanie zębów, pazurów. Ja w ogóle nie umiem patroszenia zwierząt, to co ja chcę w ogóle od siebie, nie? Ja tylko umiem skurować. Aha. Okej. Okay. Moglibyśmy się w sumie nauczyć i tak potrzebujemy kolejnego poziomu. Tylko nie wiem, czy teraz jest sens, bo już większość zwierząt została przeze mnie wybita. Ale dobra, możemy spróbować. Wróć kiedy. Aha, nawet mi nie starczy punktów na wszystko. Dobra, to się wczytamy. Czy co, jak ja wybijałam błotne węże, to mi nic z nich nie leciało w ogóle? Jezu, gdzie ja się... O matko, naprawdę? Dobra, ale już wiem, że tam nie warto iść w tamto miejsce. W porządku, mamy te skrzynki. Ja nie umiem wydobycia w ogóle. Tylko skórki. A kto może sprzedawać żądła? No sama nie wiem. Albo kły błotnego węża. Kły to ja chyba umiem wydobywać, ale sama nie wiem. O Boże. Pancerz tygrysa. Dobra, wiecie co? Prześpijmy się po prostu te dwie noce, żeby odebrać ten pancerz. Będziemy mieli zadanko z głowy. Nie musimy przecież wykonywać wszystkich zadań. Tylko większość, żebyśmy mieli. Dobra, do rana dwa razy. Jeszcze się profilaktycznie może bym przespała jeden dzień. Szczególnie, że nie mamy żadnych questów czasowych, więc możemy spać ile wlezie. Ten pierścień prędkości to jest w ogóle zbawienie totalne. Snafik. Dobra, idziemy w takim razie do Sandry. I zobaczmy. Czy pancerz jest już gotowy? Tak, oto on. A czy możesz wykonać jeszcze jeden taki pancerz ze skóry tygrysa? Jasne. Jeśli przyniesiesz jeszcze jedną skórę i drugi 1000 złotych monet. W porządku, zanim mi to zrobisz, to chcę zobaczyć ten pancerz. Pancerz ze skóry tygrysa. Jest gorszy, więc nie będziemy go wykonywać, ale na pewno zaniesiemy go piratom. Także co? Tepniemy się i zaniesiemy tygrysowi ten pancerzyk i może już Ancilla do nas zagada. Mamy jeszcze tego Hogara do ogarnięcia, no. Typ mnie leje dosyć nieźle. Ale no cóż, musimy spróbować coś z nim zrobić. Dobra, przebierzmy się od razu w pirackie ubranie. Zróbmy save'a, bo widzę, że mam jakiś kłopot z zrobieniem zapisów i lamimy przez to. A tak być nie powinno. Mogłam jeszcze skoczyć do tej jaskini, gdzie była... żyła Rudy, ale okej. Okay. Wiecie co? Wyciągnęłabym kuszę. Bo może tam... O, tu jest Vella. Jak ty się uciekłaś w ogóle? Co tu robisz? Zostaw mnie w spokoju! Ha, to ty jesteś Vella.
uciekła Sioronowi. No i co z tego? To, że teraz grzecznie wyjdziesz z tych krzaczków i porozmawiamy spokojnie. Więc czego chcesz ode mnie? Okej, widzę, że możemy ją też zaprowadzić. Tak by wypadało zrobić, ale zadanie to zadanie. Teraz zaprowadzę cię do obozu piratów. Tam jest twoje miejsce. Będziesz dalej gniła w jaskini. A za to, co nabroiłaś Ronowi, pewnie nieźle oberwiesz. Nie, błagam, tylko nie to. Zlituj się nade mną. Czy wiesz, co on ze mną zrobi? Wolę umrzeć, niż tam wrócić. Więc co proponujesz? Zaprowadź mnie w jakieś bezpieczne miejsce, a ja ci to po 100-kroć wynagrodzę. Bezpieczne miejsce. Mogę cię zaprowadzić do obozu paladynów. Są tu paladyni? Więc przybyli, by nas uratować, a ty na pewno jesteś ich wysłannikiem. Zaprowadź mnie tam jak najszybciej. No dobrze, ruszajmy. Okej, no nie wiem, jakby to, w sensie okej, ocalenie Velli. Pomóc jej dotrzeć do obozu. Okej, musimy powiedzieć, że ona nie żyje, w porządku. Tylko muszę zdjąć pierścień prędkości, bo przecież ona w życiu za mną nie pójdzie, ta kobita. Pierścień szybkości. Widzisz, ty za mną idziesz. Dobra, to idziemy w takim razie tędy. Mam nadzieję, że piraci nas nie zauważą, bo innej drogi nie ma. Tak naprawdę. Okej, spróbujemy pójść jak najbardziej przy ścianie. Czy ona za mną idzie? No idzie za mną, ale tak... jakby chciała, a nie mogła. Nie możesz biec szybciej. No dobra, do paladynów troszeczkę mamy drogi. Musimy jeszcze sobie poradzić ze stworami, które się tutaj porespiły jakimś cudem. Siedałam im pogryźć bezsensownie. Nic tu nie ma. Okej, żaden Cerber nie będzie nam już sprawiał kłopotów. W porządku. Czy to oznacza, że już nie będzie ani jednego Cerbera? Oh my goodness, no. Na szczęście to są płonące ścierwojady, a nie jaszczurki te dziadowskie. Gdyby to były te jaszczurki, to bym was zdechła. Gorzej, że ta droga jest niebezpieczna, żeby iść do obozu paladynów. Mogę jednego. Nie mogę jednego. Mogę jednego, dobrze. W porządku. Jezu, tam z buta! Jezu, Vella! Przecież on cię zabije, ten matko i córko. Ej, czemu ja tak dostałam? A nie, to Vella tak dostała. Masz to. Ekstrakt. Proszę, weź tę miksturę uzdrawiającą. Boże, kocha... Ja pierdziu. O matko, w to, żeśmy się wpieprzyli znowuż, cholera. Mamy przejebane, moi drodzy. O matko, czy wydajecie mięsko? Tak, smażone. No niestety, no ale... Czy ty możesz to wypić? Proszę. No dobra, masz trochę tego HP, mimo wszystko. A my mam nadzieję, że dojdziemy jakoś normalnie do obozu. Normalnie. Gorzej, jakby się coś tutaj nagle pojawiło. Szkielet goblin, co jeszcze? Dobra, świetnie, udało mi się na szczęście. Musimy zrobić co przeciwnika zapis, bo po prostu... źle. Widzę, że tutaj się porespiło trochę tego. Nie wiem, czy to źle, czy to dobrze. Ja mam wrażenie, że wiecie co, ja zaczynam biec, a ona stoi w miejscu, nie? Nie wiem, czy mi się to tylko wydaje, czy co. Dobra, bo schodzimy w dół powoli. No, bez przesady. Przecież ja sama nawet tego przyzwiaka chyba nie zabiję, to dopiero z nią. O tak, idźcie tam spiernicz na dół, tak. Ale nie ty!
Oh my god. Ona się zabiła, nie? No musiałem potem zrespić chyba. No to nie ma innej drogi przecież. Dobra, pójdziemy jak najbliżej ściany. Dobra, przynajmniej teraz się nie spierniczyła nigdzie. A ten brzydziak się chyba spierdzielił akurat. No chyba tak, na szczęście się spierdzielił na dół. Okej. Super, idziesz. O Boże, kochany, dobra. Jeszcze tylko kilka zapisów, będziemy na miejscu. Dzisiejszy odcinek, moi drodzy, to jest po prostu jakiś żart. Nic ciekawego kompletnie. Nic a nic. Jesteś? Jesteś. Dobra, Vella to chyba była w ogóle żona, nie wiem czy nie André przypadkiem. Rozerwę cię na kawałki. No bez jajec, przecież ja biegnę w tym pancerzu dziadowskim. Ja pierdzielę. Chodź. Jezusie Maryjo, no po prostu, co jeszcze, nie? Tak, bo pirat by wam odprowadzał kobietę pod drzwi, tak? EQ 0. Jesteś ty za mną? Jesteś. Naprawdę, kobieta jest okropna. Ciekawi mnie, co piraci powiedzą na to. I teraz tak, chciałabym sprawdzić, bo to powinno być gdzieś tutaj. Porwani mieszkańcy Corinis. Córkę Paladyna. Nie, ona jest niczyja jakby. Dobra. Jesteśmy na miejscu. Naprawdę mnie uratowałeś. Jestem ci dozgonnie wdzięczna. Co mogę dla ciebie zrobić? A co możesz mi zaproponować? Proś o co chcesz, a to otrzymasz. Wystarczy mi twoja wdzięczność. Coraz bardziej mnie zadziwiasz, wojowniku. Przyjdź do mnie za kilka dni, a z pewnością będę coś dla ciebie miała. Mhm. Okej, w porządku. Uciekinierka. Dobra. Za kilka dni, tak? Moglibyśmy się w sumie przespać te kilka dni, żeby to było już. I na koniec bym się jeszcze udała do Rona. Ale najpierw, tak jak mówię, pójdziemy spać. Prześpimy się, no i zobaczymy, co będzie dla nas miała Vella. Do rana. I tak jeszcze ze 3 dni może się prześpimy. Znaczy może 2 jeszcze. No bo to już jest tak za kilka dni, co nie? No i zobaczymy. Spanie długo nie trwa. A nawet jeszcze jeden dzień. Do pewności. Dobra, ciekawe gdzie ta cała Vella sobie teraz stoi. O, widzę ją. Dobrze. Przy okazji, Fernando, mam dla ciebie stare monety. Pokaż mi. Świetnie. Dziękuję bardzo. A ty masz jakieś towary też? Co ty masz? Pas straży. To nie chcę tego. Dobra, widzę, że nic ciekawego. Masz już swój podarek? Tak, przyjmij ode mnie rośliny. Na zawsze zwiększą twoją siłę i zręczność. O, dziękuję bardzo. Więc jestem ci dozgonnie wdzięczna. Polecam się na przyszłość. Okej, okay, dostałam od niej stałe roślinki. Do portalu w świątyni, do obozu bandytów. Nie, my idziemy do kanionu. Do kanionu. I teraz do kanionu. Pirackie ubranie. Zaraz sobie jeszcze założymy pierścień prędkości z powrotem.
Super. I możemy biec. I zobaczymy, co Ron powie na to, że niby Vella nam uciekła. Ja tylko się cały czas zastanawiam, jak ona w ogóle mogła wyjść z obozu. Ja nie wiem, co oni robili na tej warcie, że ona wyszła. Chyba, że tutaj gdzieś skałami polazła, bo naprawdę... To jest po prostu nieprawdopodobne, że ona stąd wylazła, nie? Przynajmniej dla mnie, no. Musiałaby wyjść tylko i wyłącznie, ewentualnie, górą. O, dobra. Ron, masz przewalone, bo ona nie żyje. Vella nie żyje. Znalazłem ją martwą. Naprawdę? Właściwie się domyślałem, że za długo nie pociągnie. Wolałbym, żebyś ją tu przyprowadził żywą. Ale skoro nie żyje, to nie żyje. Nagrodę weź tę miksturę. Dzięki. Reputacja plus 5. Wiecie co? Mamy jeszcze tego leszcza do wyklepania. Ten pirat jest najgorszy. Wiecie co? Przestańcie z tym. A nie, dobra, bo się wszyscy na mnie rzucają. W porządku. Znając życie, jak zacznę ich bić obydwóch, to wtedy mi nie wejdzie żaden kryt. Podkreślam, żaden. Hej! Podobno chcesz mnie zabrzeć, co? Mam pewno. I tak po wolę to zabrzeć. No to ja. Jesteś... Ale to... Okej. Wolałabym najpierw tego pirata jednak wyklepać. Chociaż gorzej, że tamten mi wjeżdża w plery, nie? Fuck my life. Jak wyklepię jednego, to z drugim jest kłopot, nie? Shit, mate. Nie mam nic, co by zwiększało moje życie. Naprawdę w to wierzysz? Zręczność, punkty trafień. Tak dalej być nie może. Chyba nie ma nic takiego. Nie wiadomo już, komu można ufać. Mamy kłopot, moi drodzy. Dobra, oddajmy w takim razie Tygrysowi zbroję chwilowo. No i co? No i zobaczymy. Co on nam powie na to? I czy dostaniemy u niego jakieś repo? Mam pancerz. Doskonale, od razu go założę. Wspaniałe, dzięki kolego. Weź jeszcze trochę złota i parę butelek rumu. Dzięki wielkie. Aha, bo ty możesz mnie uczyć. No ja bym na razie nie chciała. Jak tam z naszą reputacją my stoimy tutaj? Receptura dla Smasha nam w sumie została tylko. Tab i sprawdzimy sobie naszą reputację w obozie piratów. Mamy 31. No wydaje mi się, że jesteśmy już bardzo blisko tego, żeby Ancilla z nami zagadał. Jezuski, dlaczego nie masz twarzy? Jezu, nie. Dobra, Ancilla, czy ty chcesz ze mną gadać? Podobno pięknie. Chcesz się do nas przyłączyć. Tak, to prawda. Kilku moich ludzi pozytywnie się o tobie wypowiedziało. Prawda, najważniejszy jest mój głos. A potem jeszcze spotkanie z Hannibalem i jego decyzja. Jednak nie da się ukryć, że już daleko zaszedłeś. Wcześniej jednak, zanim w ogóle będziesz mógł się z nim widzieć, czeka cię mój test. Co to za test? Mała misja, która pokaże, czy naprawdę się nadajesz. Więc co mam zrobić? Nie przerywaj mi, bo cię zatłukę. Jakiś czas temu ktoś zabił jednego z moich najlepszych ludzi, Jonesa. Twoim zadaniem jest dowiedzieć się, kto to zrobił i dlaczego. Oj. Musisz znaleźć winnego. Jednak przede wszystkim liczą się nie jakieś pomówienia czy plotki, ale dowody. To musiał zrobić ktoś z naszego obozu. Tylko ludzie od nas wiedzieli, że Jules chodzi nocą do małej jaskini za obozem. Ktoś po cichu go zaszedł i użył jakiegoś przeklętego zaklęcia. Cholerny tchórz nie miał odwagi, aby stanąć z nim do otwartej walki. Wtedy na pewno nie miałby żadnych szans. Mamy kłopot, moi drodzy. W każdym razie wiesz, co masz robić. Masz na to 3 dni. Jeśli ci się nie uda, twoja szansa przepadła. Rozumiem.
od razu zabieram się do śledztwa. Bezimienny ma chyba teraz takie... Oh my goodness, wcale to ja go nie zabiłem, bo Jack Alligator mi nie kazał. Już kto? Dobra. Może pójdźmy się naradzić z Jackiem Alligatorem. Bo sprawa jest bardzo napięta, powiem szczerze. Bardzo napięta. Musimy pogadać. Co się stało? Ancilla zlecił mi specjalne zadanie. No i co z tego? Mam wykryć, kto zabił Julesa. Dobre. Dla mnie to nie jest śmieszne. No dobra, spokojnie. Zaraz coś wymyślimy. Masz odnaleźć zabójcę, tak? Dokładnie. To żaden problem. Powiem, że to Bones zabił Julesa. Bones? Tak. Sam pamiętam, jak tego wieczora, kiedy zginął Jules, dziwnie się zachowywał. A w nocy szedł w kierunku jaskini, w której Jules przeważnie przebywa. Już masz zeznania jednego świadka. A coś więcej? Bones jakiś czas temu miał kłótnię z Julesem. Potrzebujesz tylko znaleźć świadka tego zdarzenia. Zapewne Santer mógłby powiedzieć coś więcej na ten temat. Kto to jest? To jeden z piratów z najbliższego otoczenia Hannibala. Wiem, że nie masz wstępu na teren jego wieży, ale myślę, że da się coś z tym zrobić. Pogadam z Santerem i powiem mu, że masz do niego jakiś interes. Myślę, że za 500 sztuk złota zaświadczy przetankilę o tej bójce. No dobra. Masz coś jeszcze na tego Bonesa? Na pewno coś się znajdzie. Nie ma ludzi niewinnych, tylko źle sprawdzeni. Bones nosi charakterystyczny amulet, który ostatnio zgubił. Odszukaj go i powiedz, że znalazłeś go na miejscu zbrodni. To będzie kolejna poszlaka świadcząca przeciwko niemu. Potem idź z tym do Ankili i będzie po sprawie. Dzięki za pomoc. Tak zrobię. Okej, to tak, mamy jasną sprawę, widzę, że on teraz biegnie do tamtego gościa. Wiecie co, to ja się w takim razie tutaj jeszcze prześpię jedną nockę, bo mamy na to 3 dni. 3 dni. Więc bez problemu powinniśmy to ogarnąć. Ciągle to samo. Hej! No i? Podobno wiesz coś o kłótni Julesa z Bonesem. Może wiem, może nie. Wspomina mi o tym Jack Alligator. Ach tak. No dobra. Co chcesz wiedzieć? O co poszło? Dokładnie nie pamiętam, o co poszło. Ale wywiązała się niezła bójka. Ledwo zdołaliśmy ich rozdzielić. Być może miało to jakiś związek z amuletem Bonesa. Jakiś czas temu go zgubił i twierdził, że to Jules go ukradł. A może to chodziło o wypitą butelkę rumu? Sam już nie wiem. Byłem wtedy dobrze wstawiony. W każdym razie, na pewno mieli ze sobą napięty. Dzięki. To właśnie chciałam usłyszeć. Dobra, spróbowałam go jeszcze okraść, zanim on się zbierze do siebie. Chwila. Santer. Dobra, udało mi się. Jack, dzięki wielkie. Okej, czyli wygląda na to, że możemy udać się już do Ancilli i powiedzieć, że zabił go Bones. Mamy jego amulet, bo udało mi się go znaleźć. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra, zapiszę się jeszcze przed tym, zanim to zrobię. Już wiem, kto zabił Julesa. Kto? Bones. Masz na to jakieś dowody? Jack Alligator twierdzi, że w dniu morderstwa Bones dziwnie się zachowywał, a w nocy poszedł w kierunku jaskini, gdzie znaleziono ciało. Od Santera dowiedziałem się, że Bones i Jules mieli ze sobą napięku. Doszło nawet do jakiejś bójki. Na miejscu zbrodni znalazłem amulet należący do Bonesa. Czyżby to był zwykły zbieg okoliczności? Rzeczywiście, wszystko wskazuje na Bonesa. Niby wydaje się, że twoja wersja wydarzenia jest prawdziwa, ale... Ale? Ale ja wiem, kto naprawdę zabił Julesa. Kto? Ty to zrobiłeś, nędzny, kłamliwy psie. Od początku to wiedziałem i liczyłem, że może w końcu nabierzesz odwagi i przyznasz się do tego. Oh, fuck. Myślałeś, że mnie i wszystkich tu wykiwasz.
Ale... To jakieś nieporozumienie. Nawet teraz kłamiesz. Twoja głupota jest naprawdę wielka. Ale zapłacisz za to. Będziesz długo umierał w męczarniach. A teraz zrobię z tobą porządek. OMG. Ale mu pokazałeś! Dobrze, że przynajmniej masz jakieś złoto. Ej, what the hell? Twoja broń może mi się przydać. Co? Ej, ty. Teraz zabrać go do lochu. Tak miało być? Ja pierniczę, nie? Czy to jest Milton? Wreszcie się ocknąłeś. Już myślałem, że z tego nie wyjdziesz. Co się stało? Nie wiem, co dokładnie się stało. Wiem tylko tyle, że przyprowadzili cię tu strasznie pobitego kilka godzin temu. Z kim rozmawiam? To ja, Milton. I pamiętasz mnie już? Milton? Mak ognia? Co ty tu robisz? Niestety, wpadłem w sidła tych drabów. Schwytali mnie w bakareszu i aż tu mnie przywlekli. Naprawdę nie spodziewałem się, że cię tu zobaczę. Zaczekaj, teraz już coś sobie przypominam. Miałem znaleźć zabójcę Julesa, ale dowiedzieli się, że to ja. Już dobrze, uspokój się. Później na spokojnie mi wszystko opowiesz. Na razie połóż się spać. Przy okazji załóż coś na siebie. Niestety mam tylko takie łachy. Łachy skazańca. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Słyszymy się w kolejnym. W ogóle, wow. Więziony Milton. Niesamowity, w jaskini z więzionym Milton. Teraz trafiłem tu i ja. Musimy się jakoś razem stąd wydostać. Moi drodzy, straciliśmy cały ekwipunek. Podkreślam, cały ekwipunek. Sprawa jest bardzo napięta. Ale no cóż, dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Niestety muszę już kończyć ten film, więc w kolejnym odcinku dowiemy się wszystkiego i spróbujemy się stąd wydostać. Mamy łachy skazańca w ogóle. Kosmos. No i co, jeżeli film wam się podobał, to zostawcie po sobie jakąś łapkę w górę, komentarz, subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli chcecie widzieć więcej. No i co? Słyszymy się już w kolejnym materiale. Trzymajcie się, na razie cześć i pa pa.